każdym zespole są niesnaski, trudności, niedogodności. Dzisiaj zobaczycie, jak ja, jako szef całego procesu inwestycyjnego, radzę sobie z takimi wyzwaniami. Ale co ja bym zrobił bez swojego zespołu, prowadząc tak ogromne przedsięwzięcie, jakim jest remont kamienicy krok po kroku? Potrzebna jest grupa wsparcia, potrzebne są osoby, które są ekspertami w dziedzinie prawa, finansów, zarządzania, budowania, projektowania i wielu, wielu innych ekspertów, którzy doradzą Tobie. Żaden szef nie jest wszechwiedzący, dlatego tak ważne jest wysłuchanie każdego z ekspertów. I dzisiaj przedstawię Tobie osoby, którym ja zaufałem. W każdym zespole pracowników znajduje się wiele charakterów i typów osobowości. Taka różnorodność jest ważna przy rozdzielaniu zadań. Do zarządzania ekipą remontową potrzebna jest osobowość lidera, a już do pisania tekstów cechy przywódcze nie są niezbędne. Jednak posiadanie w jednym zespole tak różnych osób może nieść za sobą ciekawe historie, w tym również wielkie przyjaźnie lub nieporozumienia. Nadszedł czas, aby ożywić stosunki między naszymi ekipami. Mogło to zabrzmieć trochę dziwnie, natomiast chodzi o porządki, czyli o plac budowy i sprzątanie po sobie. Czy kiedykolwiek słyszeliście, to nie ja, to oni? Czy kiedykolwiek słyszeliście od majstra, ja położyłem tak jak oni wybudowali ściany? Te śmieci nie są moje. Takie zdania często od majstrów możecie usłyszeć. Natomiast jak szukać winnych, jak znaleźć sprawcę danego wykroczenia porządkowego? I właśnie w tym celu pani menedżer projektu inwestycyjnego i pan kierownik budowy zaprosili wszystkich pracowników, tych zatrudnionych u nas i tych od podwykonawców, wykonawców, na spotkanie, tak zwany briefing, gdzie porozmawialiśmy zarówno o kulturze osobistej, o kulturze panującej na placu budowy, jak i o porządkach. Konsekwencją spotkania było wybranie po jednym z każdej ekipy budowlanej, po jednym człowieku, który dzisiaj przeprowadził sprzątanie na placu budowy. Dzięki temu pracuje się swobodniej, bardziej komfortowo i można chociażby chodzić bezpiecznie. Oczywiście mamy na placu budowy regulamin porządku prac, natomiast czasami potrzebne jest tak zwane tąpnięcie, czyli przypomnienie tych zasad i zdyscyplinowanie każdego z naszej załogi, każdego z ekip, które pracują dla miodowej faktorii. Jeśli kierujesz procesem inwestycyjnym i spotykają Cię takie sytuacje, to gratulujemy. Wszystko idzie zgodnie z planem, a to wszystko jest nieodłącznym elementem udanej budowy. Różne przepychanki w zespole są normą, bez znaczenia czy to na budowie, czy w biurze, i tak zawsze brakuje odpowiedzialnej osoby za niepomyty kubek. Kluczem do rozwiązania większości spraw jest zawsze komunikacja. Ale co zrobić, kiedy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, a komunikacja z drugą stroną nie jest na najlepszym poziomie? Dzień dobry, pani Tatiano. Dzień dobry, pani Tomku. Jestem Grzany z Mecenas Kolendą. Czy jest już może? Tak, czeka w sali konferencyjnej. Zapraszam. O, znakomicie, dziękuję. Dzień dobry, cześć Lucyna. Cześć Tomku. Siądź sobie proszę. Dziękuję. Teraz o wszystkim porozmawiamy i wszystko ustalimy. Tak jest. Mamy taką sytuację na jednej z naszych inwestycji, że mamy prawdopodobnie błąd architekta. W jednym z naszych projektów skrzyżowały się drogi komunikacyjne. I nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić, jest takie wyzwanie. I jaka jest w ogóle odpowiedzialność architekta? Rola architekta jest bardzo duża i bardzo ważna od samego początku. Architekt musi zaplanować całą inwestycję, przygotować projekt, zrobić to terminowo, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, więc jego rola jest bardzo duża. Każdy popełnia błędy, również architekt może popełnić błąd. Natomiast w tym przypadku jest to o tyle problematyczne, że błąd architekta może być bardzo doniosły w skutkach, bo może doprowadzić do poważnej szkody po stronie inwestora, może nawet w najgorszym przypadku doprowadzić do katastrofy budowlanej, i to już jest naprawdę poważna sprawa. No tak. Więc architekt oczywiście odpowiada za swoje błędy.
odpowiada za wady przede wszystkim projektu, ale odpowiada też za wady budynku, który powstał na podstawie tej wadliwej dokumentacji. No jeżeli wady budynku wynikają z tych błędów projektowych. Jest to dosyć istotne, jest to ważna odpowiedzialność architekta. Trzeba o tym pamiętać. I trzeba o tym pamiętać już od samego początku, od momentu, kiedy się zawiera umowę z architektem na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, bo już wtedy można sobie zrobić tak, aby tych problemów uniknąć w przyszłości lub łatwiej byłoby z nimi sobie radzić później. Przede wszystkim umowa powinna być zawarta na piśmie, o tym trzeba pamiętać. W umowie powinny być wytyczne inwestora, zakres projektu, obowiązki architekta. Warto też zadbać o to, aby były zapisy o odpowiedzialności, o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej architekta oraz o rękojmi za wady projektu. Gdyż no, wady projektu mogą być przeróżne. To mogą być wady wynikające ze złych pomiarów, z nieodpowiednich założeń, błędów przyjętych, jeżeli chodzi o materiały budowlane, o konstrukcję budynku. I one mogą prowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji dla inwestora, no, które będą czasochłonne, stresujące i przede wszystkim kosztowne. No tak. Dokładnie, więc też trzeba o tym pamiętać. Odszkodowania można oczywiście dochodzić od architekta i może być to odszkodowanie, które będzie obejmowało koszty naprawienia tych błędów, nieprzewidziane wydatki związane z inwestycją, przygotowanie dodatkowej dokumentacji, więc architekt tak odpowiada za swoje błędy. Okej. Właśnie z tym się teraz mierzymy i jest ktoś jeszcze, kto odpowiada, bo mamy do czynienia prawdopodobnie z jednym architektem, ale podpisów więcej na projekcie było, to czy ktoś jeszcze odpowiada? Architekt odpowiada za wszystkie osoby, które przygotowywały pod nim projekt, za wszystkich innych architektów, za innych projektantów, za projektantów branżowych, od instalacji elektrycznej, od projektów instalacji wodkan, więc architekt odpowiada za wszystkie osoby, które dla niego pracowały. Dobrze. A co rekomendujesz w takim razie, w takiej sytuacji? Warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim oprócz tej odpowiedzialności cywilnej za swoje błędy, które ponosi architekt, ponosi on również odpowiedzialność zawodową. Więc jeżeli błędy są rzeczywiście poważne, rażące, doprowadziły do powstania dużej szkody po stronie inwestora, można zawiadomić Izbę Architektów, ponieważ architekt ponosi też odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że może otrzymać naganę, może otrzymać upomnienie, może być zawieszony w prawach wykonywania zawodu, a w najgorszym przypadku może być nawet pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Dobrze o tym pamiętać, bo to też może być jakiś argument w negocjacjach z architektem. O czym trzeba też wiedzieć, to, że odpowiedzialność, że jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej architektów, czyli każdy architekt musi mieć podpisaną umowę z ubezpieczycielem, żeby łatwiej było inwestorowi i temu poszkodowanemu dochodzić odszkodowania za błędy projektowe. No, architekt może nie mieć wystarczających środków na to, żeby pokryć odszkodowanie. No to są duże kwoty, bo to dotyczy nieruchomości, więc siłą rzeczy to nie są kwoty w tysiącach, tylko w kilkudziesięciu, czasami w kilkuset tysiącach złotych. Więc to ubezpieczenie ułatwia wyegzekwowanie tego odszkodowania. Można szkodę zgłaszać ubezpieczycielowi, można architektowi. Minimalna wysokość tego ubezpieczenia to jest 50 tysięcy euro, więc bardzo wiele tych szkód zmieści się w tym ubezpieczeniu. Ale zawsze trzeba czytać dokładnie polisy, bo są wyłączenia, więc ostrożnie i uważnie. Więc jeżeli chodzi o rekomendacje, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę za szkodę. Wbrew pozorom nie zawsze jest to łatwe i szybkie, trzeba się troszeczkę napracować. Jeżeli już ustalimy, że błąd leży po stronie architekta i on za to odpowiada, trzeba zgłosić szkodę albo jemu bezpośrednio, albo ubezpieczycielowi, w którym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej architekta. Zwłaszcza jeżeli nie ma kontaktu po drugiej stronie, nie odpowiada architekt na pisma, nie ma żadnego pola do negocjacji. Wtedy warto korzystać z ubezpieczyciela, ale zawsze warto zacząć od polubownego załatwienia sprawy. Zawsze każda ugoda jest lepsza niż długotrwały spór sądowy, kosztowny, opinie biegłych, może być to problematyczne i nie zawsze też pewny wynik, bo jednak jest to sprawa sądowa. Więc dopiero kiedy nie uda nam się załatwić sprawy polubownie, dopiero kiedy ubezpieczyciel zbada temat i stwierdzi, że
nie odpowiadał architekt za szkodę, wtedy możemy skierować sprawę do sądu albo przeciwko architektowi, albo przeciwko ubezpieczycielowi. Lepiej przeciwko ubezpieczycielowi. Okej, z tego co słyszałem, to ugoda, porozumienie jest najlepszym. Ugoda, porozumienie jest najlepsze, jest przede wszystkim najszybsze, więc można szybko uzyskać kwotę z odszkodowania. Być może ono będzie troszeczkę niższe, ale pieniądze będą szybciej i od razu unikamy też stresującego, długotrwałego postępowania sądowego, które, jak to postępowanie sądowe, zawsze jest niepewne, jeżeli chodzi o skutek. Rozumiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za tą fachową konsultację. Współpraca z dobrym prawnikiem jest bardzo ważna, a jego zdanie i chłodna ocena sytuacji niezbędna przy różnych nieporozumieniach. Nasza cała załoga często korzysta z konsultingu ekspertów, którzy doskonale znają różne studium przypadku. Bez tego na przykład nie wiedzielibyśmy, że zawody budowlane mają również obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe. To ważne, ponieważ każdy popełnia błędy, narażając się tym samym na niebezpieczeństwo. Kilka z tych pomyłek mieliście okazję widzieć w naszych remontowych rewolucjach. Ale warto pamiętać, tam gdzie jest ciężka praca, są też potknięcia. Nie myli się ten, co nic nie robi. Stop! Na dzisiaj to tyle. Jeśli interesuje Was, co będzie w dalszej części tego odcinka, to zasubskrybujcie nasz kanał. Napiszcie komentarz, jeśli to Wam się podoba, bo już za tydzień dowiecie się, co będzie dalej. Do zobaczenia!